pana generała. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia dzisiejsze spotkanie? Czy jest pan zadowolony z wyniku na 5. rocznicę? No, szanowni państwo, tak jak piękna pogoda, tak samo piękne wydarzenie, piękna uroczystość, wspaniałe wydarzenie sportowe. Co prawda bardzo krótko, bo 2 razy po 20 minut, ale nie chodziło tutaj o rozgrywanie pełnometrażowego meczu, 2 razy po 45, tylko po prostu o wspaniałą zabawę. Tak, że publiczność dopisała. Pogoda dopisała, przewspaniała rywalizacja sportowa, naprawdę zdrowa, taka bez niepotrzebnych emocji, bez faulów, bez przemocy, że tak powiem, na boisku sportowym. Wszystko fair play. Tym bardziej, że drużyny były mieszane, drużyny były damsko-męskie, co się rzadko spotyka w profesjonalnej piłce nożnej. Nasze żołnierki doskonale dawały sobie radę, tak samo jak pracownice, tak można powiedzieć, tak? Urzędu pana prezydenta wspaniale broniły, wspaniale operowały piłką na boisku, także no ja powiem szczerze, nie jestem zawodowcem, w piłkę gram raz w roku z panem prezydentem na siedleckim boisku sportowym, ale mi się podobało i ten czas w zupełności wystarczył, żeby po prostu naładować baterię tak bardzo pozytywnie i tyle. No. Panie prezydencie? Potwierdzam, piękna zabawa, tak jak pan generał podkreślił, również i panie zechciały zaszczycić ten mecz swoją obecnością. Jak widzieliśmy, doskonale sobie radzą, niezależnie od pozycji, na której grały, więc tym większa satysfakcja. A mecz się nie zakończył, bo teraz zapraszamy wszystkich na piknik. Pan generał to zabezpieczył i pokaz sprzętu i fantastyczny piknik, więc bawimy się dalej, zachęcam mieszkańców, jak teraz odsłuchują nas, że można przyjść i korzystać z fantastycznej pogody i tego, co zabezpieczyło na wojsko wokół stadionu. Także jestem szczęśliwy, super. Piękne wydarzenie, piękna uroczystość i tak ma być, chyba, panie generale, na stałe. Względnie. Spotykamy się po to, żeby dostarczyć emocji takich bardzo pozytywnych wszystkim mieszkańcom. Bardzo dziękujemy. Jakieś nagrody?